No dzień dobry moi drodzy sprzed lustra, witam się z wami bardzo serdecznie w nowym vlogu, a dokładnie z Tunezji. Tak, przylecieliśmy z Maxem na mały, szybki odpoczynek, na kilka dni, żeby nabrać trochę sił, tak Massimo? Tak. Trochę słońca i pokazuję wam teraz tak szybciutko nasz pokoik, zrobimy sobie taki szybki room tour, no i oczywiście pokażę wam hotel, w którym się zatrzymaliśmy. I wszystkie atrakcje, które tutaj mam. Ale najpierw kawa. Słuchajcie, pokażę wam jak on się prezentuje, póki jest jeszcze czysty i zorganizowany. W pięknych niebieskich, biało-niebieskich barwach. Mamy tutaj część właśnie taką łazienkową. Co ja z tą łazienką? Chyba dlatego, że przed chwilą u niej byłam. Część sypialną chciałam powiedzieć. Ale dobrze, bo mamy takie właśnie duże, fajne łóżeczka. Część wypoczynkowa, tak jak widzicie. Tutaj mamy wejście na balkonik. No i jest oczywiście, jak widać, biurko, telewizor. Tam mamy szafy. No i tutaj, czekajcie, już wam pokażę od razu. Tu jest łazienka i jest oddzielnie toaleta. I jestem ja! Tada! Proszę, proszę, taka mała łazieneczka, ale najważniejsze, że jest prysznic. Wszystko ładnie tutaj zorganizowane. O! Massimo zamknął się w kibelku, żebyście go nie widzieli. No, także tak się to prezentuje. Widzicie, tu są te szafy, tam jest sejf, barek. No powiem wam, że całkiem ładnie wygląda ten nasz pokoik. Hotel też jest bardzo ładny, później wam pokażę co i jak. Kochani, zwiedziliśmy pomału nasz przepiękny kompleks. Byliśmy w spa, zaplanowaliśmy cały pobyt w spa, zabiegi, wszystkie tunezyjskie, plus dodatkowo okazało się, że na miejscu w spa też korzystają z produktów marki Talgo, które uwielbiam, więc będziemy mieć też zabiegi z algami. Oczywiście nie będę wam pokazywać tych zabiegów, bo nie będę zabierać ze sobą tam telefonu czy kamery, ale trochę spa tak czy siak na pewno zobaczycie, więc nie mogę się już doczekać jutra, kiedy zaczniemy chodzić na te wszystkie zabiegi i się relaksować i odpoczywać. W ogóle sam kompleks, powiem wam, że jest przepiękny. Właśnie się szykujemy, idziemy zaraz na kolację. Jesteśmy co prawda trochę zmęczeni, no bo podróż przebiegła tak jak przebiegła. Musieliśmy o 6 rano wstać, o 7 mieliśmy taksówkę na lotnisko, żeby być już na 8. W ogóle okazało się, że były potworne korki w Warszawie, jak jechaliśmy. Na lotnisku okazało się, że Max zapomniał telefonu, więc w ogóle super. Nie było już czasu na to, żeby wracać do domu po telefon, więc korzystamy tylko i wyłącznie z mojego, ale to dobrze, bo trochę sobie ten człowiek odpocznie od tego telefonu, więc całkiem dobre rozwiązanie. W ogóle na lotnisku spotkałam jedną z moich widzek. Przepraszam, nie pamiętam jak masz na imię, ale bardzo się cieszę, że podeszłaś, więc pozdrawiam cię bardzo, bardzo serdecznie, która też przyleciała z nami na Dżerbę. Co prawda jesteśmy w innych hotelach, trochę szkoda, bo mogłaby się z tego zawiązać jakaś fajna znajomość. No ale cóż, najważniejsze, żeby była pogoda. Zapisaliśmy się już na wycieczkę taką zorganizowaną, którą będziemy mieć w niedzielę, żeby pozwiedzać wyspę. Chcieliśmy to, słuchajcie, zrobić sami, ale okazało się na miejscu, że będzie problem z wynajęciem samochodu, to jest raz. 2. Taksówki bardzo dużo nas wyniosą. 3. Podobno samemu bardzo ciężko jest się tutaj poruszać i zwiedzać, więc najlepiej zrobić to właśnie w taki sposób zorganizowany. A wycieczka zapowiada się super, więc na pewno będę nagrywać. Co prawda już o 6:20 ruszamy autokarem w drogę, więc będziemy musieli znowu wcześniej wstać, ale słuchajcie, jesteśmy podekscytowani, szczęśliwi, zadowoleni. Zapowiada się naprawdę przyjemny i błogi relaks, czyli to, na czym nam zależało. Też między innymi dlatego wybraliśmy ten hotel, ze względu na to ogromne spa i możliwości, jakie tutaj daje na wykorzystanie, sprawdzenie, przetestowanie tych tunezyjskich specjałów, zabiegów, możliwości. Także a żeby wszystko podsumować, wyskoczyła mi tutaj niespodzianka, ale wiecie jak to jest, zawsze tak, że jak mam jakieś okazje, imprezy, ważne wyjścia, ważne wyjazdy, to zawsze coś musi się na twarzy pojawić, więc u mnie też się pojawiło, ale nie szkodzi, ja się tym nie przejmuję, bo nie po to tutaj przyjechałam, żeby sobie odpocząć, trochę będę Wam nagrywać, trochę Wam pokażę, co i jak. No i oczywiście na koniec postaram się opowiedzieć Wam, jak wrażenia z całego pobytu i czy warto tutaj przyjechać. Ale idziemy na kolację, później idziemy na drineczkę, bo jest tutaj świetny, słuchajcie, już też widzieliśmy świetny bar, w którym też się i tańczy, i nie tylko. Także będziemy się relaksować, a potem przytulać poduszkę i jutro zaczynamy, tak jak powinniśmy, cały dzień relaksu, błogiego relaksu. Dzień dobry, dzień dobry. Patrzcie jaka woda. Piękna, czysta woda. My właśnie wybieramy się na spacer. Tutaj wybrzeżem. Zaliczyliśmy już śniadanko. I zaczynamy dzień. Słuchajcie, zaliczyliśmy tak, 3 km w jedną stronę, 3 km w drugą stronę po plaży. Co ty tam przyniosłeś? Uuu, patrzcie na to. Słodkości, słodkości, tak jest. No, no tu mi sempre tratti bene. Czekolada musi być, słuchajcie, no, musi być. Dobra, słuchajcie, przyniosłam się do łazienki. Bo tutaj przynajmniej mam ciszę i spokój. Tak, no właśnie, Massimo przyniósł mi słodkości, bo słuchajcie, zrobiliśmy trochę kilometrów po plaży, poszliśmy później do spa, mieliśmy zarezerwowane zabiegi, więc polecieliśmy na zabiegi, między innymi w tym świetny peeling, który wykonuje się na całe ciało, później zabieg z algami, byliśmy na basenie, byliśmy w mokrej łaźni, na saunie, później wróciliśmy na górę, przebraliśmy się oczywiście, byliśmy na obiadku, teraz wróciliśmy z obiadku i stwierdziliśmy, że chyba sobie legniemy tak na pół godziny, zdrzemniemy się na spokojnie, więc Massimo przyniósł słodkości, które będziemy później zajadać, jak wstaniemy do kawki i robimy powtórkę. A dokładnie idziemy znowu na spa, bo mamy kolejne zabiegi, także dzisiaj taki dzień właśnie zabiegowy, ale powiem Wam, że no ciężko. Ciężko, wiecie z czym? Nogi zaczynają mnie boleć, ale jeszcze dzisiaj chciałabym zaliczyć siłownię, a przynajmniej godzinę na rowerku. Taki jest plan. czy to się uda. Zobaczymy, jak to będzie. Teraz się zdrzemniemy i później lecimy ogarniać dalej to, co sobie zaplanowaliśmy. Ale na razie jest idealnie. Słuchajcie, temperatura nie jest jakoś specjalnie wysoka, bo mamy 20 stopni, ale przyświeca piękne słońce i naprawdę czuć, jakby było zdecydowanie więcej stopni. Jest niesamowicie przyjemnie, a miejsce genialne. Qui. Facciamo vedere, vedi? Allora, qua c'è il bagno turco. Tutaj przechodzimy na hammam. A my teraz idziemy na saunę. Questa è la sauna. Tak jest. Adesso camminiamo. Andiamo sempre, gira a sinistra. Tak jest, idziemy na basen. Powiem wam coś, czego kompletnie nie rozumiem. Jak to jest, słuchajcie, bo ja nie jestem ekspertem od włosów, ale wszędzie poza moim domem, jak umyję włosy, to mam je zawsze takie mięciutkie. Oczywiście chodzi mi o takie miejsca wyjazdowe, tak jak teraz jesteśmy w Tunezji, jak byliśmy na Fuerteventurze, to miałam to samo. Po prostu mam tak miękkie włosy. Ja wiem, że pewnie powiecie, słuchaj, no bo przecież chodzi o wodę. Zapewne tak, ale... uwielbiam, powiem wam szczerze, ten efekt. I tak naprawdę wcale nie zmieniałam nic, jeśli chodzi o kosmetyki, bo tutaj nawet mam, słuchajcie, wystawione kosmetyki, które ze sobą zabrałam. No a jednak te włosy są takie mięciutkie, no ale dobra. Oczywiście ogarnęliśmy cały dzień, szykujemy się, idziemy zaraz na kolację. W ogóle mam wrażenie, że czas nam mija bardzo szybko, chyba ze względu na to, że ciągle jesteśmy w ruchu i chodzimy na spa i na siłownię i chodzimy, spacerujemy i w ogóle. Dostałam też wiadomość dzisiaj na Instagramie, czy mogę pokazać te właśnie kosmetyki, które ze sobą zabrałam. Słuchajcie, nie ma ich dużo tak naprawdę. Wzięłam oczywiście kulkę Borotalko. Pomyślałam, że wezmę sobie ten krem od Slawi, ceramidowy, właśnie ze względu na to, że nie wiem, jaka będzie woda, jak zareaguje moja skóra, a ten krem to jest po prostu zbawienie, więc pełnowymiarowe opakowanie kremu od Slawi. I słuchajcie, widzicie tutaj całą masę miniaturek, bo mam na przykład miniaturki płynu micelarnego, mam miniaturkę kremu pod oczy od marki Dior, żeby sobie po prostu potestować kosmetyki, esencje z Estée Lauder, tutaj mam piankę myjącą z Estée Lauder, żel od Sisley, filtr nowy, który pojawił się w ofercie marki Dermalogica, tutaj Eisenberg, tutaj Purlesz. No zobaczcie, tak naprawdę same miniaturki, które najbardziej mi się przydają, nawet miniaturowy lakier ze sobą zabrałam, oczywiście olejek Moroccan Oil do włosów, tutaj z kolei przelałam sobie szampon, mam odżywkę, to są miniaturki, które już były na miejscu, miniaturka, taka podróżna wersja pianki, tutaj mam puder, oczywiście, bo właśnie się szykowałam, widzicie, kosmetyki do makijażu, filtry obowiązkowo, no tak naprawdę nic specjalnego, bo stwierdziłam, że przecież nie będę się tutaj upiększać nie wiadomo jak, jestem na wakacjach, na relaksie i tak też właśnie jest, ale miniaturki to jest zawsze dobry pomysł na wyjazd, bo można sobie też potestować kosmetyki, chociaż ja słyszałam też takie teorie, żeby nie brać właśnie miniaturek na wyjazdy, nowych produktów, bo jeśli coś się nie sprawdzi albo coś nas podrażni, w sumie zawsze to też jest jakaś no jakieś rozwiązanie, tak? Bo rzeczywiście może się tak stać, ale ja na szczęście wiem, że stawiam akurat na miniaturki produktów marek, które bardzo, bardzo lubię, także nigdy nie miałam takiej sytuacji, a przy okazji sobie, słuchajcie, testuję. Także włosy umyte, mięciutkie, delikatny, bardzo delikatny makijaż zrobiony, szykujemy się, idziemy na kolację, a później pójdziemy do takiego baru, który mamy tutaj właśnie w naszym hotelu, w którym można się napić tradycyjnej miętowej herbaty tunezyjskiej i można zapalić sziszę. Zobaczymy, czy będzie miejsce, bo mimo tego, że wy tutaj na filmie możecie widzieć, że jakoś tak pusto i nie ma ludzi, to słuchajcie, jest cała masa ludzi, tylko ja staram się tak nagrywać, żeby tych ludzi też tutaj nie za bardzo pokazywać, bo na przykład wszędzie są takie ogłoszenia, żeby nie nagrywać, telefonu nie wnosić, więc staram się to robić z ukrycia i w takich godzinach, kiedy rzeczywiście tych ludzi nie widać, żeby im po prostu nie przeszkadzać, no bo przyjechali odpocząć, ale mimo wszystko staram się odrobinę wam tutaj pokazać. No dobrze, kochani, to zanim pójdziemy na kolację, aperitivo. Aperitivo time, tak prima di mangiare. Tak jest. Patrzcie, jakiego tutaj mamy małego, fajnego intruza. Piccolino. Oh, ho, ho. Hey. Hola, Nacho.